Płacz toksycznej osoby. Czy widziałeś kiedyś, jak toksyczna osoba płacze? Kiedy spostrzeżesz, jak toksyk płacze, on cię odrzuci. To taktyka, którą celowo stosuje popapraniec, aby cię oszukać lub zmylić. Kiedy widzisz krokodyle łzy toksyka, zamiast skupić się na faktach, zamiast skupić się na jego karygodnym zachowaniu, skupiasz się na jego udawanym płaczu. Ma to na celu wydobyć twoją empatię, twoje współczucie, a nawet wzbudzić w tobie poczucie winy, uwaga, do tego stopnia, że przeprosisz popaprańca, popaprańczynię za zmuszenie go do płaczu. Bardzo was proszę, pamiętajmy o tym, że jest to taktyka manipulacyjna toksycznej osoby, którą stosują, gdy myślą, że posunęli się z tobą za daleko, a ty możesz po prostu wstać i odejść. To sztuczka, której używają, aby zwrócić na siebie uwagę. Na przykład, jeśli jest jakieś smutne wydarzenie, na przykład pogrzeb, popapraniec, popaprańczyni może płakać na wyrost, może płakać nienaturalnie, oczywiście ostentacyjnie, tylko po to, aby zakomunikować otoczeniu: patrzcie na mnie, jaka ja jestem biedna, to ja jestem tu najważniejsza, niech wszystkie oczy zwrócą się na mnie. Czyli możemy powiedzieć, że toksyczni ludzie wykorzystują smutne wydarzenie, aby być w centrum uwagi. Słyszeliście o krokodylich łzach, prawda? Krokodyl zaczyna płakać, kiedy pożre swoją zdobycz, ale te łzy nie mają nic wspólnego z emocjami. Krokodyl będzie płakał, bo w tym momencie schwytał i zjadł jakąś biedną, bezbronną ofiarę. I krokodyl w tym momencie oczyszcza gałkę oczną. W każdym razie ma to na celu pozbycie się nadmiaru soli z organizmu krokodyla, a więc mamy tylko i wyłącznie proces fizjologiczny. Ale to, co łączy toksyczną osobę i krokodyla, to wyrachowanie, to całkowity brak emocji. I każda łza wylana przez popaprańca, popaprańczynię nie ma nic wspólnego z bieżącą sytuacją. Nie ma nic wspólnego z tobą. Chodzi tylko o nich.